16 października, piękne niedzielne popołudnie, znakomita pogoda. Trudno lepszy pomysł niż kawał dobrego czwartoligowego widowiska. Witam Państwa z Brosławic, gdzie dziś miejscowa drama podejmuje ruch Radzionków. Sporym zainteresowaniem cieszy się to spotkanie, bo te trybuny na malutkim, kameralnym obiekcie w Ptakowicach niemal nam się wypełniły. Nic dziwnego, to w końcu derby. Oba kluby dzieli odległość raptem kilkunastu kilometrów i wiadomo, że zwłaszcza dla Beniaminka starcie z żółto-czarnymi zawsze, odkąd te oba zespoły mają okazję się mierzyć, jest tym meczem jednym z bardziej prestiżowych. Ruch z kolei, jak mówiłem, wygrał w 10. kolejce z Unią Oręciny aż 6-0, a wcześniej jednak poległ w meczu ze Szczakowianką Jaworzno. A teraz jest pierwszy strzał w tym spotkaniu na bramkę przeciwnika. Zza pola karnego groźnie, kąśliwie uderzał Szymon Cichecki. Kuliński, świetna prostopadła piłka w kierunku Kamila Kopcia. Kopeć lewą nogą, ale zbyt słabo, by zaskoczyć chroniącego tutaj ten bliższy słupek Szymona Buszkę. I znowu trzeba powalczyć o tę piłkę przebijaną raz z jednej, raz z drugiej. Ale znowu górą w tej walce ruch Radzionków. Marcin Kowalski dośrodkował, głową uderzał Michał Szromek. No i to była znowu ciekawa okazja dla ruchu na to, by wyjść tutaj na prowadzenie. Pietryga próbował zaskoczyć Rafała Strzelczyka, ale spokojnie i skutecznie interweniował golkiper Cidrów. Teraz Cichecki ma troszkę miejsca na prawym skrzydle, schodzi z piłką w kierunku środkowej osi, podał do Szymona Siwego. Siwy z dystansu! Piłka trafia w słupek po uderzeniu naszego młodzieżowca. No to mogło zaskoczyć gospodarzy kąśliwe uderzenie Szymona Siwego. I teraz trzeba uważać, bo nie sięgnął tej piłki głową Marcin Kowalski. Okazję do uderzenia dostał Jakub Siwek i teraz to on trafia w obramowanie bramki ruchu Radzionków. Nie zrozumiał się jednak ze swoim partnerem zespołu Michał Szromek. Tracimy piłkę i robi się groźnie. Teraz futbolówkę ma Jakub Siwek. Siwek podał piłkę do Kevina Jonika. Uderzenie zawodnika Dramy trafia w dobrze ustawionego i skutecznie interweniującego Rafała Strzelczyka, choć miał teraz szczęście ruch, że tej piłki zawodnik Dramy nie posłał bardziej do jednego czy drugiego boku. Ale na te brawa Rafik za interwencję sprzed chwili zasłużył. Jeszcze jedna próba, choć więcej teraz było w tym ekwilibrystyki niż zagrożenia. Jonik odzyskał piłkę na połowie ruchu i teraz ma szansę na dobrą bramkową okazję Jakub Siwek, ale to uderzenie nie wyszło zawodnikowi Dramy, no bo właśnie w trzy punkty mierzą tutaj przecież podopieczni trenera Michała Farkasza, choć w drugiej połowie nie mieli jeszcze okazji do tego, by gola zdobyć. Może teraz Michał Szromek minął już Szymona Buszkę, ale kąt był za ostry, by skierować tą piłkę do siatki. Futbolówka trafia w bok bramki, a czekał tam już na to, by zamknąć akcję Bartosz Nawrocki. Szromek przepychał się tutaj ze swoim przeciwnikiem i teraz czysto zabrał piłkę Robertowi Boryczce. Akcja rozrzucona na lewą stronę boiska, tam jest Adam Baranę, dośrodkowuje w pole karne. Nie sięgnął, nie dotknął, nie wepchnął tej piłki z bliska do bramki Rafał Kuliński. A to rozstrzygnięcie w dużej mierze zagwarantował wówczas Andrzej Piecuch, którego już teraz widzę tutaj przy linii bocznej, jak szykuje się do wejścia na boisko, ale zanim wejdzie na boisko, to trzeba uważać, bo atakują gospodarze. Pstuś wycofał piłkę do Ptaka. Akcja dwójki rezerwowych w ostatnim momencie blokowana przez Kacpra Zalewskiego. Pomału toczyła się ta piłka po płycie boiska. Ładnie teraz przyspieszyli Radzionkowianie. Świetnie pograł sobie Marcin Andrzej Piecuch. Okazję na gola miał z kolei Tomasz Harmata. Gwiaździński, dobrze wywalczona piłka i znowu trochę miejsca ma teraz ruch. Czwórką atakuje bramkę swojego przeciwnika. Kuliński do Nawrockiego. Nawrocki zgrał Kacprowi Zalewskiemu. Zalewski robi sobie miejsce do oddania strzału. Nie podaje jeszcze do Adama Barana. Baran przed bramkę. Futbolówkę do siatki kieruje Bartosz Nawrocki. Chorągiewka arbitra w górę nie powędrowała. A zatem gol zdobyty zgodnie z przepisami. Cidry w 81 minucie obejmują prowadzenie na boisku Dramy z Brosławice. Teraz, ojej, teraz chciałem powiedzieć, że
Trzeba pozbyć się piłki ze swojej szesnastki, ale zanim ruchowi się to udało, ta wylądowała w siatce bezradnego zupełnie w tej sytuacji Rafała Strzelczyka. Tym, który gola dla Dramy zdobył, jest Tomasz Harmata, który zapisuje drugiego w tym sezonie samobuja na konto. Piłka już dośrodkowana w szesnastkę i piłka wylądowała w siatce ruchu Radzionków, a skierował ją tam po dośrodkowaniu Karola Pstusia Marcin Lachowski. Ależ przewrotnie układa się końcówka tego spotkania. Żółtoczarni przegrywają w tym meczu 2-1 i w dodatku muszą bronić się przed kolejną okazją dla Dramy z Wrocławice. A nie wybronili się. Kolejny z rezerwowych trafia do siatki Cidrów. Tym razem Rafał Strzelczyk pokonany przez Piotra Makowskiego. I teraz kończy się to spotkanie. Ruch Radzionków przegrywa z Dramą w Wrocławicach 1-3 w 80. minucie. Cidry objęły prowadzenie za sprawą Bartosza Nawrockiego. Straciły gola minutę później po samobuju Tomasza Harmaty, a potem w samej końcówce dwa ciosy, po których żółtoczarni już się nie podnieśli, zadali miejscowi. Najpierw za sprawą Marcina Lachowskiego, a potem Piotra Makowskiego. Przechylili szalę wygranej na swoją korzyść. Drama z Wrocławice po meczu z Cidrami dopisuje sobie 3 punkty. Żółtoczarni wciąż mają w dorobku tych oczek tylko 15 po 11 kolejkach.